Siemacie ludzie, tu Kokosek grający tata, witam w kolejnym odcinku z Two Point Hospital. Jesteśmy na naszej mapie głównej, gdzie wszystkie nasze szpitale się znajdują. W ostatnim odcinku podciągnęliśmy sobie szpital we Fluttering do dwóch gwiazdek i tu mamy do odebrania, zdaje się, jakąś kaskę za... A tak, za odetkanie 100 toalet. Odbieramy, bardzo się cieszę. Ministerstwo Zdrowia przyznało nam 100 tysięcy... A nie, 100 kudosów, przepraszam, to nie jest 100 tysięcy. Okej, 100 kudosów. Sprawdźmy, bo w ostatnim odcinku skupiliśmy się tylko na Fluttering. Sprawdźmy, co tam się dzieje w Uniwersytet Miton. Tam, zdaje się, sprzed dwa odcinki wstecz było też dość ciekawie. Tam trochę się nie popisałem, zdaje się, bo tam była kwestia o tym oddziale radiologicznym. To chyba było tu, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze, zobaczmy co tutaj. Tutaj nam się generują punkty badawcze. To jest nam potrzebne do tego, tutaj widzicie wyzwania. 25 pacjentów jeszcze mamy do wyleczenia. Farmakologicznie jeszcze dwóch, to jest oklej. Klaunika na poziomie czwartym. Gdzie jest klaunika? Klaunika to jest to. Przepraszam, ale oczywiście mam na myśli... No czemu? Mierz pomieszczenie. Tak, to jest klaunika. I to mamy mieć na poziomie czwartym. Więc ja proponuję przede wszystkim, żeby ją powiększyć, bo jak wiemy z poprzedniego odcinka... Przesuniemy to tutaj gdzieś. I od razu zaznaczymy do wypróżnienia. Maszynę naprawimy, czy też... Zrobimy jej przegląd i przesuniemy ją tutaj. I już w zasadzie tu chyba jeszcze gaśnicę stoi, tak. Gaśnicę damy, mieści się tutaj. Nie zmieści się, tak nam dziwnie przeskakuje to. Damy ją tutaj. O, i powiększymy przede wszystkim tą klaunikę. Czyli, jak pamiętamy, tutaj zmień i po prostu powiększam. O, w ten sposób i zatwierdzam. Czy chcesz sprzedać? Nie. Jak tak? Aha, to chyba to, co było na tamtej ścianie. Okej, dobra, w porządku. I teraz jeszcze przystrójmy ją troszeczkę. Co my tu możemy dać? Oczywiście plakat klauna. W klaunice nie wyobrażam sobie inaczej. Czekajcie, włączę sobie podgląd na pomieszczenie. Dobrze, dalej mamy poziom trzeci. O, damy wszystkie możliwe plakaty. To nam dosyć podnosi. Sprawdźmy, jest przyjemnie. 91 atrakcyjność. No tu jest stuwa, higiena jest absolutnie wszystko w porządku. Czemu tu nie ma pielęgniarza? On chyba chwilowo wyszedł, rozumiem. Tablica. Czemu nie mogę tu? Mogę. Rysunki. Już nie mam tu miejsca, ale powinno się jeszcze gdzieś tu zmieścić. I zegar. Czemu nie? I jeszcze krzesełko. Albo i nawet trzy krzesełka. Czekajcie, jakaś informacja. Wymagane szkolenie. Dobrze, rozpocznij szkolenie. I ona chce być dozorczyni, tak? To musimy jakiś kurs, na przykład z konserwacji, prawda? Najlepszy byłby, byłoby to sens. Dodamy jeszcze drugiego. Nie opłaca się prowadzić szkolenia dla jednej osoby. Trzeba szkoleniowcowi i tak zapłacić. Dobra, wracamy tu do tej klauniki. Czekajcie, Olivia Steele grozi. Czekajcie. Dobrze, coś tam nam się udało. Gdzie ta Olivia Steele? To tam za chwilę. No tu już nie mogę. To już zrobiłem. Nie teraz. Gdzie to jest ta Olivia? Tu. Tak? Olivia Steele. Czekajcie. Bardzo nieszczęśliwa faktycznie. Dobra. Uszczęśliwmy ją. Że wiecie co? No tak się zastanawiam. O, na razie dam jej tyle. Dobra, energia i wyślę ją na przerwę. A nie, ona jest na przerwie, tak? Chyba tak. Ocena zarobków, Olivia Steele.
No to to jest ta, tak, no to faktycznie. Dobra, potwierdzam. Tu już od razu też dam. I ci, co mają na czerwono, którzy są tacy nieszczęśliwi, to im też dam, od razu dam. Cele. Dobrze, tu się podniosło szczęście i rośnie. Bardzo się cieszę. Tu jakiś niewyleczony. Badania. Aha, czyli klaunika już jest zaliczona. Okej, w porządku. Czy to się tu podniesie nam do końca, do 20? 19. Bing! Wpadło. Super. Cieszę się. Okej. Pojawi się za 10 dni. Minister zdrowia. Wow. Dobrze. Gdzie są ci badacze? Ten badacz. On nam dociągnie do 2000, więc to też będziemy mieli. No a tutaj leczenie, co? Po prostu leczenie. Czekajcie, Freddy Prime nie może dojść do celu drzwi jakieś prowadzące na oddział. Które to jest? Freddy Prime. Pokaż mi pacjenta Freddy'ego Prime'a. Gdzie on jest? Ten pa. Da się ich po nazwisku? Nie da się chyba. Freddy Prime. To jest Freddy Prime? Nie. To jest Freddy Prime? No przecież zaznaczam go tu, czyli to jest ten, tak? Freddy Prime, no ale to co on taki kurwa zagubiony? Ej, Freddy! Co ja mam z tobą zrobić, jak się zawiesiłeś? Jakiego mam teraz to zrobić? Ja go ani nie mogę podnieść, ani nic. Freddy, no i nie mogę tutaj, jak widzicie, nic. Nie wiem, co z nią zrobić. Zawiesił się. I tak wisi. Czekajcie, spróbuję mu jakoś pomóc. Przesunę ten grzejnik. Może wtedy wyjdzie. Mogę go tu postawić? Mogę. Dobra, Freddy, ruszaj. No uparł się, że chce iść tędy. Czekajcie, ten poszedł. Dobra. Podnoszę. Teraz, Freddy, wyjdziesz? No, Freddy się ruszył. Dobra. Czekajcie, bo tu straszne kolejki są. Gdzie ten czeka? Trzeci w kolejce gabinet internistyczny. Oddział. Oddział. Wiecie co? Ja bym powiększył ten oddział. Powiększę ten oddział. Ten oddział. Zmień. I powiększę. I akceptuję. Tak. I już powinno się zmniejszyć kolejki. Tu dam ławeczkę oczywiście. Klasycznie. Nawet dwie. I trochę czekajcie, zatrzymam jeszcze, zrobię tutaj porządek troszeczkę. To przesuniemy parawan. Łóżko. No i właśnie, jak to tu jest teraz? No właśnie. Mam zaznaczony ten pomieszczenie. Zmień. Teraz mam łóżko. Wiecie, o czym myślę? Tak, właśnie, myślę o tym, jak to można było drugą sofę w poprzednim odcinku, drugą sofę w pomieszczeniu socjalnym. Trzeba mieć zaznaczone pomieszczenie i wtedy są charakterystyczne rzeczy dla danego, dodatkowo dla danego pomieszczenia. Tu już nie mogę. Chciałbym jeszcze jedno wcisnąć łóżko, ale chyba, że no to ja wiem, to ja wiem, to jest ten, tu jest ten, bo tu są drzwi, a tak? O, dadzą radę, nie? Czy nie? Tak. Aha, i nic nie pamięta. No wiecie co, jeszcze raz. Zmień łóżko. Tu i tu, a to jest zagłówek. Tak. No czemu to jest na czerwono? Czyli nie mogę jednak chyba. Teraz jest w porządku, tak? Ja bym chciał jeszcze jedno łóżko. Czyli nie można. A no tak, bo muszą jednak dojść. Teraz tak jest ok? Jest. Dobra. Dobra, proszę bardzo. To wam powinno troszeczkę kolejki na oddziale zmniejszyć. Badania. Szkoda, że nie pokazuje, ile zostało czasu do skończenia badań.
Czekajcie, jakieś wiadomości. Christopher Łuszczenko. Pani brodacz, nie? Awans ze stanowiska na stanowisko młodszy pielęgniarz. Nowa płaca 16. Daje awans. Wyleczyliśmy. Bardzo się cieszę. Freddy Prime znowu. Ten Freddy Prime to jakiś nierozgadnięty chyba jest trochę, co? Gdzie jest ten Freddy? Czekajcie. On w ogóle ma jakieś problemy chyba z orientacją przestrzenną. Gdzie jest Freddy Prime? Gdzie nie pójdzie, to się potem nie umie wydostać. Szkoda, że tu się nie da. Chyba. No nie, nie, nie widzę, jakby to miał posortować. Dobra, szukajmy Freddy'ego Prime'a. A, jest Freddy Prime. Gdzie on znowu? To jest jakiś w ogóle podejrzany gość, szczerze mówiąc. Wyślij na leczenie. Pójdę. Ten Freddy Prime to jest w ogóle jakiś gagatek. O! A ta co? Ona na chromoterapię czeka. A, wyślijmy ją w ogóle do domu. O, poszedł sobie ciasteczko kupić. Czemu taki nieszczęśliwy nastrój? Zdrowy, nieszczęśliwy, nie głodny troszeczkę i tak dalej. Higiena. Przyjemnie mu jest, atrakcyjność szpitala. Strasznie znudzony jest. No ja nie wiem, czego on oczekuje. Czego on może oczekiwać? Jak tutaj wygląda z higieną? Wszędzie jest zielono. Szczerze mówiąc, więc ja tu chyba nie ma powodów. Koloryzator 2. Okej. Okay. Tutaj to wymaga naprawy. Ten kibelek wymaga opróżnienia. I kosz. Tu jest kosz. Tu jest kosz. Zaraz będziemy mieli wręczenie kolejnych lekarskich Oscarów. Uwaga, dwa, jeden, go! Zobaczmy. Coś tam, coś tam. Szkoda, mógłby mówić, nie? Uwaga, winner is. Aha, otwieramy. My? Czy nie my? Dostaliśmy. Okej, okay. Jesteś schodzącą gwiazdą jeden z naszych lekarzy. Drugi. Pracodawcą roku! Bardzo się cieszę! I... Brak śmieci i nie my. Czyli u nas są śmieci. Dobrze, trzeba pamiętać, trochę więcej koszy. Uniwersytet Mitton. Bardzo się cieszę. Ale czekajcie, czym się różni jedynka, dwójka? Tu mamy jedynkę, tu dwójkę. Drugie miejsce chyba, okej. Nagrodę BUSPA, ulubieniec pacjentów, my. Bardzo się cieszę. Prestiżowy szpital niestety nie my. Trzeba tam podkupić ten personel może. I znowu my, najlepszy szpital badawczy. I szpital roku. Nie sądzę, szczerze mówiąc. Chodź, Boże. Uwaga. Jest! Bardzo się cieszę. No co, tylko 5 kudosów i 3 punkty reputacji. No, ale i tak ładnie, co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć z 8. Fajnie, bardzo fajnie. Czekajcie. Tak, tutaj badanie zakończono. Personel, daj awans. Dobrze. Dobrze, minister zdrowia odwiedza psychiatrę, czyli to jest minister zdrowia? Nie, to jest Joran Quinch. To jest minister zdrowia? Też nie. To jest minister zdrowia. Okej. Okay. To jest minister zdrowia. Fajnie, tak wygląda minister zdrowia. Znowu jakieś automaty uzupełnione, dostaliśmy nagrodę, ale to na tej mapie głównej. Tutaj czekajcie, bo tu jakieś kolejki znowu. Ty czekasz do psychiatry. Dwóch psychiatrów i się nie umieją odrobić. Tyle ławek. Dobra, postawmy tu jeszcze ławeczki. Czekajcie, żeby tu nie tracić miejsca, to spróbuję tu wpasować optymalnie. Bliżej się już chyba
No nie, nie da się, ale za to mogę jeszcze jedną w takim razie. Oszczędziłem trochę miejsca, proszę bardzo. Dwóch psychiatrów i się nie obrabiają. Co tu tyle znowu śmieci? Gdzie jest jakiś dozorca? Dozorca, ile mamy dozorców? Pięciu już mamy, no patrzcie. Ileż można mieć tych dozorców? Pielęgniarka, a co ci tam znowu? Podnieś, nie, to nie ona. A nie, Lola Bungee, tak. Pokaż mi Lolę Bungee. No, oczywiście kasa. Wszyscy tylko ta kasa, 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 kasa. Proszę bardzo. Już, tak? Już jest szczęśliwsza? Dobra, bardzo się cieszę. Teraz odwiedzę oddział, gdzie jest pan minister. Jak on się teraz nazywa? Nie pamiętam, jak się nowy minister zdrowia nazywa w Polsce. Ej, ziom, podoba ci się? Ale fajny gość, co? Wygląda jak gość z reklamy tego banku. Jak to tam, coś tam fair, czy coś ci w tych melonikach jakieś tam. Nie pamiętam, jak się ten bank nazywa. O, takie coś by mi się przydało. W tamtej sali. Czekajcie, przeskoczę do Fluttering i tam mam to wyzwanie o tym pokoju. O tym pokoju socjalnym, nie? Tak. I tutaj, w pokoju socjalnym, ja się ciągle, jak widzicie, uczę tej gry, bo to tak można tu zmienić, i tu nam dochodzą wtedy, właśnie, tu nam dochodzą wtedy rzeczy przypisane do konkretnego miejsca. Więc tak, to sprzedamy. Tu im postawimy telewizor. Damy im tu jeszcze zamiast tego krzesła wylot mi z tym krzesłem. Damy im tu fotel. Tak. I co by tu jeszcze? Co by tu jeszcze? Przyrząd do ćwiczeń? No nie, to byłaby przesada, co? Ale jakbyśmy im drugie okno wykuli. Nie wychodzi na szpital. Okej, musi wychodzić na szpital, tak? A tu? Nie mogę, tak? A no to nie szkodzi. Ale wiecie co, może jeszcze jakbym jakąś sofę bym tu posował gdzieś. Czekajcie. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak, zrobimy tak. To przesuniemy gdzieś pod okno. To przesuniemy tu, nie można, tak? To wylot w takim razie. A ten papierek tak tu leży, to mnie też denerwuje. To damy na sam środek. Klimatyzator, wylot, bo tutaj, jeśli dobrze pamiętam, to i tak im było dobrze, tak? Przyjemnie. Dalej mamy poziom trzeci. I teraz druga sofa. Popatrzcie, jeszcze się nie zmieści. Dobra, jeszcze ten kwiatek na razie tutaj. Sofa. Dobra, i akceptuję. I teraz mamy jaki? Dalej trzeci. No co ja im tu jeszcze mogę? Co ja im tu jeszcze mogę zrobić? Telewizor już macie, dwie sofy, foteliki. Proszę Państwa, no naprawdę przeginacie pałę. Dobra, spróbujmy jeszcze coś wykombinować. Zatrzymam. Kwiatek, wylot. Jeden kwiatek wam w zupełności wystarczy. A może jednak im walnę tutaj przyrząd do ćwiczeń, co? No, tak z tym miejscem kiepsko znowu. Mieści się, zmieściło się, bardzo fajnie. Stawiam na samym środku przyrząd do ćwiczenia. Oj, tam widziałem, że coś mi chyba poskoczyło. No prawie, prawie. Co jeszcze im mogę tu dać? Drzwi drugie nie, okno nie, sofę macie już dwie. A co to za szafka? Niewielka przestrzeń osobista, zwiększa prestiż. Wszystko zwiększa komfort. Co to zwiększa? Prestiż. Rozrywka. No automaty, no to już macie wszystko. Takie rzeczy to już macie. Dobrze, dam wam jeszcze tą szafkę. Tylko czy ja ją tu gdzieś zmieszczę? No właśnie. Chyba, że czekajcie. Krzesło to w zasadzie jest.
zbędne. Trochę zasłania plakat, ale... Nie? I tak. No i już chyba więcej cholewcza nic nie wymyślę. Chyba żebym jeszcze zwiększył, co? Czekajcie, bo... No jest takie wyzwanie. Nic na to nie pora... Znaczy nic na to nie pora... No muszę... Muszę coś z tym zrobić. Gdzie ja to mogę dać? Ja to mogę dać tu. Teraz te ławki. Te ławki przesunę tymczasowo tutaj. Dobra. I teraz zwiększam. Okej. Tak. No to wiadomo, że drzwi idą tu. Czym się muszą korytarzem? To o co chodzi? No jak? No to tu. Dobra. Dobra. I teraz tak. Czekajcie. No to tak. Środek densyfikujący może na tą ścianę, plakat na tą, to tam jakaś maszyna z cukierkami, na tą, okno dodatkowe, kosz, telewizor w sumie może stać gdzie stoi, może go tylko tak odwrócę, przyrząd do ćwiczeń już macie. Jeszcze jeden fotel wam tu postawię pod oknem. Klikuj się. Jest poziom czwarty. I tyle chciałem. Dziękuję. Oj, dobra. Sprawdźmy śmieci. Czekajcie, tylko jeszcze posprawdzam śmieci. Tutaj jest do wyrzucenia. Tu jest kibel do wypełnienia, do wypróżnienia w sensie. Tu jest bardzo śmieciowo. Śmieciogennie, że tak powiem. Czyli postawimy tutaj śmietnik. I tu gdzieś bliżej. Kupicie te, to zaraz mi tu wyrzucać śmieci. Dobra. Tu jest tu. A nie, tu nie jest dobrze. Usunąłem niechcący, przepraszam. Myślę, że to jest ta ikona. Dobra. Wracam do przedniego, do Miton, tak? Tak, wracamy do Miton. Tamten fluttering chciałem osiągnąć, tak? To pomieszczenie, więc wracamy sobie do fluttering. Czy do Miton, przepraszam. No, czyli co, tutaj osmucasz może zostać. Bardzo proszę, bardzo proszę. Ten na razie nie, tak? Bo tu mamy dwójkę, a tego podciągamy na dwójkę. Ok. Dobra. Czekajcie, morale personelu trzeba sprawdzić, tak? Bardzo proszę, personel. Jak się te morale sprawdzało? Może tędy, tak? Nie tędy, przepraszam. Tu? Przegląd? Nie, to nie. Ja to sprawdzę tak. O, i to jest morale. Szczęście, energia i tak dalej. Tu jest gdzieś ocena. O, ocena zarobków. Okej. Okay. I teraz... Ten jest niezadowolony. Ten jest bardzo niezadowolony. Dobra. To potwierdzony. I potwierdzony. Szczęście 20. Czyli nie wynika już teraz z chwili szczęście z zarobku, bo zarobki mamy. Wszyscy są już zadowoleni. Teraz szczęście. Od czego zależy szczęście? Robert, który ty to jesteś? Pan doktor Robert Bright. To jest ten? Tak. I on jest nieszczęśliwy. Potrzebuje toalety, pragnienie ma, głód, przegrzany jest i niska higiena. Bo to stary, niska higiena, to ja ci nic nie poprawię. To ani się, ja bym się na twoim miejscu nie przyznawał. To wiesz co? No to tutaj ręce od czasu. O, weź tutaj. Jak się wysmarkasz, to troszeczkę to coś z tym zrób. Dam ci trochę kasy i wyślę cię na przerwę. I to powinno cię troszeczkę... Paskudne odsłużenie. Ja ci zaraz dam. Czekajcie, bo tu mamy jakieś informacje. Dobra, daję awans. Wizyta burmistrza. Burmistrz Tabitha Windsock.
Zrób wrażenie na VIP-ach ładnym szpitalem. Dobrze. Szkolenie. Dobrze, to zróbmy szkolenie. Szkolenie z konserwacji oczywiście, bo to jest w końcu szkolenie tego typu. Awansuj, to awanse przeszkolenie, to szkolenie mamy. Czekajcie, bo tu, o, następny awans, dobra, i wy, okej. I tak to wygląda w tym naszym szpitalu klinicznym Uniwersytetu Miton. Przyjechała pani burmistrz. Oczywiście, że wiem. Oczywiście wiem. Dziękuję, dziękuję. Wiem. Tutaj brakuje pielęgniarki. Zatrudnimy. Tak, pielęgniarki? Sprawdzę. Pielęgniarz, no pielęgniarz, pielęgniarka. Weźmiemy takiego średniego pielęgniarza. Czyścioch i nienawidzi plag mrówek. Bardzo proszę. Mam nadzieję, że nie mamy tutaj plagi mrówek, więc będzie zadowolony. Kosze sprawdźmy do wyrzucenia, w sensie do opróżnienia oczywiście. W tym sensie. Ten jest pusty. Ten jest pusty. Ten jest ok. I ten jest ok. Uuu, znowu mamy szpitalne Oscary. Zobaczmy, czy tam się na coś załapiemy. Lekarz roku. Nie nasz. A nie, nasz, przepraszam. Cieszę się. Pielęgniarka roku. Nasza. Drugie miejsce, tak? 5000, 5 kudosów, 3 punkty reprodukcji. Schodząca gwiazda. I znowu my, Osman Dangle z Fundacji Point. Pracodawca roku. Oj, chyba nie. Obawiam się, że nie. A jednak, szpital we Fluttering. Dziękuję, Kokosek. Gratuluję, Kokosek. Dziękuję, dziękuję. Nie przygotowałem sobie mowy, więc będę mówił z głowy. Brak śmierci, czyli u nas jakaś była, rozumiem. Szpital, najlepszy szpital szkoleniowy otrzymuje Fluttering. Ulubieniec pacjentów? No niestety nie my. Nie, 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 nie kiwaj mi tu paluszkiem. Zawsze dobrze, że tym, a nie drugim. I najbardziej prestiżowy szpital też nie my. Ale nie jest źle, 4 na 8, połowę nagród dostaliśmy my. W szpitalu przebywał 172 dni i desperacko musi do toalety. A czy ja mu bronię? Czy jak my wyglądamy z toaletami? Tu mamy dwie. I to jest tyle. No to faktycznie powiem wam, no to ja tutaj zbuduję toaletę. Toaleta. Toaleta. Dobra. Zbuduję taką większą. Czy ja tu zmniejszę 3 kabiny? Nawet 4. I jeszcze w kosz na śmieciory. Nawet 2. Nawet 2. Nie, czekajcie, nie podoba mi się, że jest tak. O. I żebyście wiecie, jak będziecie wychodzić, to wiecie, co macie zrobić. Żeby była jasność. Tu nie ma drzwi w kiblu? To pokażcie w tym kiblu. Faktycznie nie ma drzwi. Przynajmniej nikt brudnymi, zasyfiałymi rękami nie łapie za klamkę. W sumie dobrze. Jeszcze dam tutaj ławeczkę. Nic mnie tak nie wkurzy jak klamki w toaletach. Wiecie, na zasadzie no jeden myje, a drugi już tak nie do końca. I potem ten, co myje, co z tego, że umył? Jak przed nim za klamkę łapał ten, co nie umył, no i całe mycie psu, wiecie, gdzie. Martwą mnie te plamy na podłodze. Nie wiem, o co tu chodzi. No co, no przecież co,
O, jest pani minister, tak? Odwiedza klaunikę. Dobra, zaraz idealistycznie, ale tak się zastanawiam, jeszcze czekajcie, bo tu jest tak, co. A co tu w ogóle leży? To już nawet wolę się nie zastanawiać. Wiecie to? Czekajcie, czy dozorcy jest taki, co jeździ na szmacie, czy o co chodzi? Trening wytrzymałościowy, umie naprawiać nawet poziom drugi. Ten inteligencja, ten łapiduch, no i ma możliwość mechaniczną. Tylko czemu? Higiena. Jak to z tą higieną? Może to wynikało, ktoś się sisiał i skupkał, bo nie było toalet, co? Ja w każdym razie zatrudnię jeszcze jednego dozorcę. I go postawię tutaj. Wymioty. Kupa. I tu go postawię. I chcę widzieć, że ty to sprzątasz, ziomu. No. Kupa, a to nawet nie siki, to wymioty. No, fuj. Dobra. Słuchajcie, tak się zastanawiam. Bo tu jest takie. Tu znowu kupsko. Jeszcze jeden. Higiena w szpitalu, podstawa, posprzątaj kupa. Ale. A, bo to tak, no tak, to tak to działa. O, mogę tak, jak coś zauważę. Czekajcie, pokaż mi dozorców personel. To są dozorcy, tak? Gdzie jest ten dozorca? Co robi? On się szkoli. Tu, ten. Tu idzie. I sprząta mi, dobra, ten. Czekajcie, ja go tu podniosę i ty sprzątaj to. Dobra. Teraz mi pokaż te plamy. A, to tam. No, jakieś tutaj. Nie, dobra, w porządku. Tu zaraz będzie czysto, bo to tu zniknie. Burmistrz oświeca, odwiedza toalety. Pani burmistrz poszła na kupkę. Właśnie szybko te kosze się zapełniają, szczerze mówiąc. Ale no co zrobić? Tu się upgrade'uje. No jak, no chwila. Potrzebny dozorca z umiejętnością mechanika. Przecież ja mam dozorcę z umiejętnością mechanika. Choćby. O. Gdzie ona jest? Ona się szkoli. Ta się nie szkoli. Mechanik to są te trybiki. A, czyli akurat się szkoli. Dobra, okej. To ja muszę zatrudnić. To nie jest mechanik, to jest konserwacja. Dobra, zatrudniam tu i daję go tu. I rób mi ten upgrade. A gdzie on polas? Sara, albo do VAR. Tu mi miałeś zrobić ten upgrade. A, wróciła się. Ona musiała wyjść, żeby stwierdzić, że jest tutaj potrzebna. Dobra, nie szkodzi. Nie szkodzi, nie szkodzi. Daj awans. Dobra. Nie szkodzi, nie szkodzi, ale wydłuży czas odcinka. Szkodzi przede wszystkim wam, żeby wam się nie nudziło, bo już odcinek ponad 30 minut. Bądźmy w kontakcie, udostępniajcie, polecajcie. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Grał dla was Kokosek, grający tata. Pa, pa!